Szanowni Państwo, w związku z dzisiejszym wystąpieniem premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, podczas którego zostały przedstawione nowe restrykcje i nowe ograniczenia, pragnę poinformować, ale również prosić Państwa o to, aby do tych restrykcji się dostosować. Pierwszym ograniczeniem, najważniejszym, które dzisiaj zostało wygłoszone, to jest ograniczenie przemieszczania się na świeżym powietrzu. Wyjątek stanowi droga do pracy, jak i droga do domu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest praca na rzecz wolontariatu do walki z koronawirusem. Trzecim wyjątkiem stanowi załatwianie niezbędnych spraw życiowych, takich jak wykonanie zakupów w sklepie, zakupu leków w aptece, czy też pomoc swoim najbliższym. Ograniczajmy wyjścia do parków, na place zabaw, na siłownie plenerowe. Starajmy się również ograniczać poruszanie się w komunikacji publicznej. Chodzi tu o miejsca siedzące w określony sposób, tak jak to zostało dzisiaj przedstawione, co dwa siedzenia. W mszach świętych i pogrzebach będzie mogło uczestniczyć nie więcej niż 5 osób plus kapłan. Kara za niedostosowanie się do tych restrykcji, do tych ograniczeń może wynosić nawet do 5000 zł. Przypomnę, że w tych działaniach pomagać będzie również i nasza gostynińska policja. Obostrzenia obowiązują od dnia 24 marca do 11 kwietnia. Podstawą prawną jest ustawa o chorobach zakaźnych. Apeluję do wszystkich Państwa o przestrzeganie powyższych restrykcji. Naprawdę wiedzmy i pamiętajmy o tym, że koronawirus i rozprzestrzenianie się tej epidemii zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od nas samych. Proszę Państwa o zachowanie zdrowego rozsądku, o dbanie o siebie, o swoich najbliższych. Dziękuję bardzo.